Cześć, z tej strony Dawid, jesteśmy dzisiaj na gali Kujawian Cage Wino w Wrocławiu, a wraz ze mną Arkadiusz po zwycięskim pojedynku w formule MMA. Witam wszystkich, chciałem podziękować za serdeczne... Przepraszam, ale te emocje jednak, to jest pierwszy wywiad, że wszyscy mnie tutaj dopingowali, było słychać to w oktagonie, a najbardziej było słychać to moją uroczą małżonkę, która darła się i jutro pewnie będzie chora. Dobrze, wszystko słuchaj, wszystko fajnie, pojedynek taki bardziej zachowawczy, bardzo się badaliście, zarówno ty, jak i twój przeciwnik. Odniosłem takie wrażenie, że baliście się wejść jednak w ten parter. Chociaż już pod koniec trzeciej rundy, gdy go sprowadziłeś, to ja od razu wiedziałem, że ta walka jest na twoją korzyść. Powiedz mi, z czego to wynika, że tak baliście się? Czy jednak wolisz rozwiązywać walkę, wiesz, w stójce? Czy to pierwsza walka w MMA? Nie, ogólnie czuję się dobrze w parterze, ale pierwszy raz miałem okazję walczyć z drugim Mańkutem, bo jak pewnie zauważyłeś, oboje walczyliśmy z pozycji odwrotnej. Chciałem się sprawdzić, czy na tyle moja ta stójka jest rozwinięta, że mogę się bić z każdym i nie robi mi to różnicy, czy jest ortodoksem, czy mańkutem. To teraz już wiesz, jak to jest, szlaki przetarte, więc każdy kolejny pojedynek będzie dostarczał jeszcze więcej emocji niż ten tutaj, tak? No jednak wsparcie kibiców było, powiedz mi, czy czułeś to, że była ta ekipa z tobą? Czy oni ci tutaj pomagali, czy dodawało to takego drugiego oddechu, bo jednak no tlenowo to wiadomo, że to nie są łatwe rzeczy do ogarnięcia. Wiadomo, jak przyjdzie stres, jest to zupełnie inaczej. Na treningach można robić 10 rund razy, 10 rund po 3 minuty i się wychodzi świeżym. Tutaj było tylko 3 razy po 3. Do zawodowstwa trochę mi jeszcze brakuje, ale będę cały czas szkolić te swoje umiejętności. Słuchaj, po rozmowach z chłopakami z innych gal, z pojedynków semi-pro i z pojedynków już zawodowych, wiem, że jednak wyjście do walki, do oktagonu, zabiera ci jakieś 60% tego tlenu, który miałeś zrobione, nie? I teraz powiedz mi, czy dalej będziesz pracował, żeby to rozbudowywać, żeby tego tlenu jednak było tyle, żeby te 3 rundy dawać taki mocny ogień w tym semipro? Tak, będę starał się cały czas. Jednak to jest jedyna taka moja pięta achillesowa, ten tlen. Masz też to dotlenić, nie? No, mam, trochę jest. Wcześniej walczyłem w kategorii 70, no to jest zupełnie co innego. Było tam się trochę szybszym, świeższym. Można było zrobić tego więcej. Słuchaj, ja gratuluję ci wygranej. Z tego miejsca jeszcze możesz sobie wszystkich pozdrowić, podziękować swoim sponsorom, kolegom, trenerom, żonie, komu tylko chcesz. Oczywiście pozdrawiam moją małżonkę. Może się tutaj pokazać na chwilę. Która na pewno się chyba najbardziej cieszy z mojej wygranej. A od razu później mój brat, który już uciekł, bo sam już nie mógł wytrzymać z tego stresu. A sponsorów też pozdrawiam, dziękuję za wsparcie, jednak trochę pomogli. Słuchaj, ja już kończę, nie będę cię więcej męczył, także gratuluję zwycięstwa. Dziękuję. A teraz odwracaj się i oglądamy